Cześć. Dzisiaj na tapecie będzie najczęstsze błędy na hackatonie. Będą to te błędy, które może zrobić zespół, które niestety uniemożliwią mu otrzymanie dobrych ocen i przejście do kolejnego etapu albo po prostu wygranie hackatonu w jakiejś kategorii. Na ostatnim hackatonie byłem mentorem, czyli zajmowałem się też właśnie ocenianiem i pomocą. Więc no, interesuje mnie, żeby po prostu pomagać, żeby te projekty były coraz lepsze. Na pewno jeszcze będę brał udział w hackatonach po każdej ze stron. Dobra, po kolei. Więc tak, brak biznesowego aspektu. Pewne rzeczy może chcielibyśmy zrobić, może wydają się fajne do zrobienia, ale tak jakby nie... To się biznesowo nie spina. Nie ma po prostu biznesowego powodu, że to powinno być robione, że ktoś po prostu chce z czegoś takiego korzystać, nawet za darmo. No a kolejny poziom to, gdyby chciał korzystać i chciał za to płacić. Możecie robić oczywiście, co chcecie, nie? Ale fajnie, żeby już podchodzić bliżej biznesu i się interesować tym, jak sprzedawać swoje pomysły. Dobrze, następne. Teraz już mówię z perspektywy tego, jak to będzie oceniane na koniec, nie? Więc tak, brak zwięzłego opisu. Uczestniczy już w trakcie najlepiej, żeby potrafili zwięźle opowiedzieć, co ta aplikacja, jaki problem rozwiązuje, czyli jaki jest w ogóle problem i jak go rozwiązuje. I fajnie, żebyście to już na bieżąco gdzieś sobie spisywali, żeby prezentacja nie powstała w ciągu ostatniej godziny, tylko no, równolegle cały czas. Następny brak zdjęć jakichkolwiek. Zdjęcia to też na pierwszy rzut oka, gdy się przegląda tę aplikację, gdy ja przeglądam ten wasz projekt w jakiś sposób udostępniony, no to fajnie, żeby były jakieś zdjęcia, co ta aplikacja robi, jak wygląda, jaki design, jakie kolory. To zapada w pamięć, to jest ładne albo nieładne. Jeśli coś, co zrobiliście, jest ładne, to zróbcie jakieś zdjęcia. Brak prezentacji. Taka prosta w PDF-ie, czymśkolwiek, co można sobie poklikać w lewo i prawo, czyli opiszecie, co robicie, jak chcecie robić, żeby to było fajnie, krok po kroku można było przejść, jakiś przyczyna, skutek tam był. A następnie, gdy już macie jakąś aplikację, którą zrobiliście, ona działa, to często niestety tam jest formularz rejestracji. To jest w ogóle niepotrzebne. Nie zaczynajcie w ogóle bawić się takimi rzeczami. Ja nie mam czasu się nigdzie rejestrować, gdy sprawdzam takie coś, nikt nie ma. To tylko robicie sobie naprawdę pod górkę i tracicie czas na dewelopowanie czegoś takiego. Wasza aplikacja niech będzie po prostu publiczna, żeby każdy mógł jako anonimowy użytkownik sobie tam poklikać i coś zrobić. Pomyślcie też nad tym, żeby tak to ogarnąć. No teraz, gdy już można poklikać, no bo były też takie sytuacje, że ktoś dał user pass, że można się zalogować. No i klikam, ale coś nie działa, tak? Lepiej zróbcie mniej feature'ów, ale żeby one działały, żeby ja przynajmniej happy path mógł przejść, że jestem w stanie coś zrobić. No, za to będą po prostu punkty. Okej, następne to jest takie... Czasem szybko jest połamałem założenie, że ja to zakodziłem, to działa, to nawet jest zdeployowane, ale teraz ktoś musi po prostu coś tam dociągnąć, żeby to działało, na przykład ściągnąć apkę na Androida czy iPhone'a. To jest niewykonalne, tak? To musicie mieć nagrane tutaj wideo. Następny na jakiś krótki film, gdzie pokazujecie, jak działa wasza aplikacja. To na pewno wam pomoże. Taki filmik zrobicie, żeby było ten happy path, czyli te wszystkie kroki, które działają, to może być na localhoście, tam pasek na górze ukryjecie, tak? To będzie, zacznie się niżej nagrywanie, nikt nie będzie wiedział, ale przejdziecie całe jakieś tam pewnie krótki flow, no bo to nie ma czasu i pokażecie, że to działa, nie? To jest fajne. Kolejna rzecz taka, żeby już to wszystko spinać, to jest, możecie sprawdzać w trakcie trwania hackathonu, czy to wszystko, jak to wszystko wygląda z zewnątrz i czy to jest, powiedzmy, sprzedawalne.
czy to jest klikalne, czy tam nie ma po prostu błędów. Możecie to pokazać innym ludziom, którzy obok was kodują, to tam fajnie z kimś pogadać, ale też zaczepiajcie mentorów, żeby po prostu spojrzeli krytycznym okiem na to, co wy jeszcze musicie zrobić. I skupiajcie się nie tylko, co wy musicie zrobić, żeby ten projekt tutaj dla was fajnie wyglądał, ale i na czym się skupić, żeby ten projekt po prostu przeszedł do następnego etapu. Tak? Jak go dobrze sprzedać, a mentorzy są po to, żeby wam w tym pomóc. I tutaj może tak spróbuję zacytować coś, co słyszałem kilka razy w trakcie tego intensywnego procesu oceniania przez mentorów. To brzmi mniej więcej tak. Kurde, oni to tak fajnie prezentowali, a tutaj tylko jeden PDF, z którego nic nie wynika ciekawego. I teraz ktoś, kto wiedział, że tamten pomysł jest fajny, no to on teraz już się zastanawia, czy dać więcej punktów, czy mniej. No bo tu jest mało wrzucone, a projekt był fajny. Może da więcej, może mniej. Ale ja, który tego projektu nie widziałem, no to i dostaję po prostu coś, co jest jakimś PDF-em, w którym on się nie sprzedaje, to będzie już mało punktów, tak? A to jest na pewno tak, że nie każdy miał mentor czas do was podejść, wysłuchać was, więc pewnie się nie przybijecie, nie? A to tyle. Jeśli jest coś, co jest jeszcze, jacyś mentorzy może tego słuchają, bardzo warte też wspomnienia, no to możecie też dorzucić w komentarzach. Dzięki.